Siema. Znowu wyglądam chyba jak 7 nieszczęść, ale postanowiłem nagrać. Dobra, nie pokazuj wyświetleń. Albo pokazuj wyświetlenia. Kurwa. A nie, dodatek, dobra. Bo resetowałem sobie wszystko na przeglądarkach i dodatki mi też wywaliło. Dzisiaj, dla odmiany, bo także chciałem sobie pogadać po prostu o takich rzeczach. Jakiś tam. Już może mniej skupiając się ogólnie na moim związku, ale trochę i tak wspomnę. Dlatego dzisiaj poekspimy sobie na orkach, ale nie wiem dlaczego, ale znalazłem te ekspowisko wolne. Bijemy sobie tylko jeszcze na margonem.com. Wiecie co, zauważyłem jedną nieprawidłowość, że ja na przykład nagrywając margonem.com, nazywałem to margonem sosusik na wyrówsie i nie skapnąłem się nawet. I nie ma zmienionego do teraz tytułu ani niczego. Potem to najwyżej poprawię. Nawet tego nie zauważyłem. Widziałem, że moja seria właśnie na Berufsie osiągnie 100 odcinków. 2 lata chyba. Tak mi się wydaje. Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o czymś takim, jak właśnie postrzeganie świata, bo byli ludzie, którzy mówią, że podoba im się moje postrzeganie świata i jak po prostu na to wszystko patrzę. To tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od wychowania. I to też nie chodzi o takie wychowanie, że pójdziesz do szkoły i mówią ci, masz być grzeczny w szkole, tylko chodzi o takie, powiedzmy, wzorce, takie schematy, bardziej o czymś takim. Nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale powiem na swoim przykładzie. Niektóre rzeczy. Załóżmy, miałem postrzeganie świata w ten sposób. Grałem sobie w Gothica 2. Wiecie, co to zagra. Każdy kurwa wie, co to zagra. Macie tam zamek w Górniczej Dolinie i macie Corini z miasta. Ja, mając powiedzmy nawet w szkole, czy. No, przeważnie w szkole mi się coś takiego objawiało. Jeśli miałem omawiany na przykład, co ja wtedy czytałem, jak to się nazywa, ta Jagienka i ten Zbyszko z Bogdańca. Krzyżacy, o, Krzyżacy. To ja, mając obraz krzyżaków i wiedząc, że oni są gdzieś tam na Podgrodziu jakimś, że są gdzieś na Żmudzi, że są gdzieś na... że pod Grunwaldem walczą, czy po prostu nawet w innych lekturach, jak w Skąpcu i tak dalej, miałem motyw miasta, to zawsze, ale to wyłącznie zawsze, nie mogłem sobie przywołać innych myśli, jak właśnie... Znaczy myśli, nie mogłem sobie inaczej zwizualizować tego wszystkiego, jak patrząc tylko, że o, Zbyszko z Bogdańca sobie zapierdala w Korinic, bo ja nie potrafiłem zwizualizować sobie innego, powiedzmy, obrazu zamku, czy obrazu właśnie takiego, powiedzmy, ala średniowieczności. Tylko, że to też nie były jedyne schematy, które brałem sobie w życiu, a powiem szczerze, że mówiłem to już kiedyś. Mój nick nie jest bez powodu, czy on ma swoje, powiedzmy, jakieś korzenie. A tymi korzeniami jest po prostu głupie i tak samo można nazwać tą grę głupią, tak? Dla mnie na przykład to nie jest głupie. Chodzi mi o anime Naruto. Kiedyś po prostu oglądając to na Jetixie, po prostu mi się to spodobało. Spodobał mi się świat, jaki tam jest przedstawiony. Świat, który nie jest do końca... Nie jest cukierkowy, tak? A nie lubiłem czegoś takiego nigdy w żadnych filmach, anime, czy w jakichś różnych bajkach i tak dalej. Nie lubiłem takiego przesytu. Lubiłem właśnie taką szczerość. A moim zdaniem takim największym dopełnieniem pokazania brutalności świata jest chyba Wiedźmin Trójka. A nawet nie tylko Trójka, ale tak naprawdę cały Wiedźmin. I świat, który jest tam pokazany. Pokazany, że zarówno ksiądz może kogoś zgwałcić, zarówno kobieta może coś tam innego i były pokazane wszystko. Były pokazane też takie schematy, które... Chodzi mi o to, że... Wiecie, ocenia się człowieka, nie wiedząc tak naprawdę o tym człowieku nic. Potem się może okazać inaczej i takie, powiedzmy, głębsze patrzenie człowieka. A nie tylko i wyłącznie dlatego, jaką pozycję zajmuje, czy kim jest po prostu dla ludzi tutejszych. I tak naprawdę, no wszystko tak naprawdę wpływa na to, jak postrzegacie świat, nie wiem. Tylko moim zdaniem nie mogę zebrać myśli.
No ja powiem naprawdę, że takie właśnie sceny z Naruto, gdzie na przykład wielokrotnie był motyw, jak Sasuke opuszczał wioskę, jak był motyw samotności, czy był motyw zemsty, to bardzo często utożsamiałem się z tą postacią, bardzo często po prostu postrzegałem ten świat w ten sam sposób. Czasem tak samo nienawidziłem całego świata właśnie jak postać. I miałem podobny żal. Czy to dobre, czy to złe? Powiem wam, że mając takie głębokie podejście do analizy różnych książek, do analizy różnych filmów, anime, to uważam, że moja psychika jest na może wysokim poziomie, ale nie nazwałbym tego, że na pewno jest stabilna, bo nie jestem jakiś silny emocjonalnie. Ale no, wydaje mi się, że jestem wartościowym człowiekiem, który nie będzie na pewno oceniał człowieka pod wpływem jakiegoś tam... Dobra, bo pierdolę głupoty. Wiecie, co wam powiem? Odezwała się do mnie Patrycji kuzynka i wiecie, co się okazało? Że ona ma jakiegoś typa. No, więc nie zdradziłem jej tylko w Anglii, teraz zdradziłem jej w Polsce. Więc... A nie wierzę, że zaczęła chodzić z nim dzień, dwa dni temu. Że tak naprawdę nie wierzę w coś takiego. Po prostu w to nie wierzę. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że człowiek nie ma po prostu tej... Kurwa. Powiem wam tak. Ale to już mówiłem w sumie w ostatnim odcinku, że... Ale nawet jeśli chodzi o kobietę, tak? Że kobietę, niezależnie jaką, to jednak powinno się szanować, tak? Tylko że względem mężczyzny to już nie działa. Dobrze, dobrze mówią ci wszyscy ludzie, trzymaj babę krótko, będziesz miał fajne życie. Coś tu jest na pewno. Co jeszcze bym mógł z wami pogadać? Chcecie Minecrafta? Nie wiem. Dobra, wiecie co, cięcie zrobię, bo nie mogę myśli zupełnie złapać. No, w sumie to powiem wam, że długiego cięcia nie było. A, miałem ostatnio o tym też powiedzieć. Jakie mam plany odnośnie mojego życia? Powiem wam, że jak jeszcze byłem z nią, to mieliśmy wyjechać do Norwegii. Jednakże sam trochę bym się bał. Trochę bym się bał. Naprawdę trochę bym się bał, po prostu to też by była taka serio izolacja. Więc nie wiem, czy nie zostanę po prostu w tej Polsce. Mam opcję też, żeby pojechać do Szwecji, mam tam rodzinę. Też jest jakaś opcja, bo... Kurwa, no serio, sam w Norwegii to bym naprawdę chyba zgubił. A tak przynajmniej była ona. Nie wiem, po prostu w Polsce może jeszcze kogoś poznam, może mi się jeszcze życie ułoży. Miałem opcję na kurs i z tym kursem mógłbym... Miałbym naprawdę dobrą przyszłość, bo pozwoliłaby mi na pracę zarówno i w Polsce, jak i za granicą. Jednakże jest to do tego haczyk. Taki, że wszystko miałbym opłacone i tak dalej, jeszcze nawet zapłacone za to, że poszedłbym na to. I naprawdę by mi to pomogło, ale nie pójdę na to. Nie pójdę na to ze względu na to, że to się dopiero będzie zaczynało za 2 miesiące. Przez 2 miesiące nie mógłbym pracować. Nie mógłbym. Bo nie zostałoby mi to umożliwione, jeśli bym podjął pracę. Dlatego ja wolę już serio znaleźć pracę teraz. I odzywałem się tak naprawdę. Jeszcze teraz zaraz popatrzę ogłoszenia i tak dalej. Do innych jeszcze alternatyw. I nie wysiedziałbym 2 miesięcy w domu. Ja rozumiem, że człowiek może się czymś zająć. Tak jak wczoraj się starałem zająć czymś takim właśnie, jak poszedłem sobie nad zalew pobiegać, czy na basen miałem dzisiaj iść. To 2 miesięcy nie wytrzymałbym. Mówię wam autentycznie, że wolę iść do pracy niż siedzieć 2 miesiące w domu. Po prostu bym nie wytrzymał psychicznie tego. I tyle. Widziałem, że w jednej firmie geodezyjnej, to bardzo dobrej firmie geodezyjnej, jest zatrudnienie, więc złożyłem dzisiaj aplikację. Powinienem dostać telefon. A czy dostanę, to nie wiem. Ale wiecie, jeszcze tak samo zgłoszę się do innych miejsc. Niekoniecznie też muszę pracować w zawodzie, ale jednak fajnie by było. No, to mamy 43 level. Tak naprawdę to się w tej postaci dużo nie zmieniło. Praktycznie nic.
Tak samo jak w sumie w Berufsie i moich postaciach na Berufsie się nic nie zmienia. Możecie pisać, czy chcecie naprawdę, żebym gadał o takich tematach. Może ten odcinek nie jest już taki fajny, nie jest taki spójny jak te dwa wcześniejsze, ale po prostu chciałbym wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, jakie tematy mógłbym poruszać, o czym mógłbym porozmawiać. Możecie śmiało pisać mi wszystko. Powiem wam nawet, jaki mam rozmiar majtek, czy jakieś takie inne głupoty. Nie, ale szczerze wolałbym takie głębsze tematy. Tak jak mógłbym na przykład gadać o... Maszynkę mam i tak gadać przez 30 minut, to wolę już porozmawiać na jakiś temat, który skłoni mnie do refleksji, skłoni mnie do przekazania moich wniosków i wolałbym szczerze porozmawiać na taki temat, bo uważam, że to byłoby dużo bardziej wartościowe. Takie jest moje zdanie. No co, w Markowym to się dużo nie zmienia. Znaczy, nie no, zmienia się w sumie, co ja będę kłamał. Tylko no... Ile ja już lat gram w tą grę? I czemu ja w nią gram? Kurwa, dupę muszę poznać. No, to są moje dwa priorytety. Pierwsze muszę znaleźć pracę, a drugie dupę. Jednak to jest też prawda, że... Wujek ze mną rozmawiał niedawno i mówił: Dominik, co ty się spodziewałeś, że pierwszą dziewczynę poznałeś taką bardziej poważnie i ten... I myślisz, że będziesz z nią do końca życia? Trzeba... I uważa, że trzeba trochę wypróbować dziewczyn, bo rzeczywiście to niby 1 na 40 okaże się naprawdę wartościowa. Coś tym może być, nie ukrywam. A może po prostu, nie wiem, no nie była dla mnie i tyle. Więc można tak gadać, że ktoś nie jest wartościowy, że ktoś jest wartościowy. Może ktoś jest wartościowy. Bo czym tak naprawdę jest... Boże, ja już wchodzę w jakieś takie filozoficzne podejście. Ale nie, to jest... Chcę wam coś zwizualizować. Czym tak naprawdę jest pojęcie, że ktoś jest wartościowy? To, że przyjmuje pozytywne cechy, czy to, czy przyjmuje cechy, które tobie pasują? Mi się wydaje, że bardziej to drugie. Chociaż to pierwsze na pewno tak, ale każdy, wyłącznie każdy człowiek ma inny charakter i dla każdego jedna rzecz może być wadą, a jedna rzecz może być zaletą, na przykład gadurstwo, tak? Złóżmy... Co powiem, że ktoś jest wartościowy dlatego, że jest gadułą? No dla mnie może być to na plus, dla kogoś może być na minus. Dlatego po prostu może nie wyszło ze mną i tyle. A może po prostu też wiele innych czynników, więc... No, ale chciałem wam powiedzieć. Ale nie ma co się zamywać. Pójdę sobie do klubu. Przeruchał jakąś 16. Kurwa, jaki jestem pojebany. Myślicie, że ciężko? Z 16 polecieć? W dzisiejszym świecie, gdzie kluby są właśnie od 16 lat, a w niektórych porywach to nawet jak masz legitymację podrobioną, to wejdziesz. To mnie trochę przeraża, wiecie? Że jakieś 14-latki malują się, żeby wyglądać na 16-latki, a potem puk, 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 prokurator. I jesteś w piździe. I to dosłownie ich przedośni. Więc trzeba uważać. Ale naprawdę, znałem takich ludzi, co się przejechali. Myśleli, że typiara ma 16, a tu... O, tam, no... 14 za miesiąc. No nie wiem. Trzeba się najpierw ustabilizować. Potem... Najpierw praca, potem myśleć o dziewczynach tak naprawdę. Jakoś się będzie szło do przodu. Jakoś się może w tym kraju będzie żyło. Może będę jeszcze szczęśliwa. Na pewno będę. Tylko to po prostu wymaga czasu. Tak jak ja nie szukałem sobie pocieszenia od razu... Przepraszam, ja nie szukałem sobie jak ktoś inny pocieszenia jeszcze w chwili, gdy byłem z tą osobą. No ale są różni ludzie. Dlatego jej to rozstanie możliwe, że tak łatwo przyszło. Cóż, gdybanie, 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 ale tak naprawdę czy ja tym rozpamiętywaniem i tak dalej dojdę do czegoś? Nie. I muszę się w końcu nauczyć, że tak naprawdę nie kontaktując się z nią, kontakt już zerwałem każdy. Zerwałem każdy kontakt, więc to jest najbardziej toksyczne. Dobra, bo pierdolę głupoty, już pewnie pomyślicie, że pojebany jestem. Piszcie komentarze, co chcecie.
co chcecie, żebym nagrywał, o czym pogadał, bo powoli mi się kończą tematy, wiecie? Już nie wiem, o czym mam pogadać. A tak jak mi coś zasugerujecie, to fajnego. Nie, że chodzi mi o to, żebyście zasugerowali mi konkretny temat. I to najlepiej taki głębszy. A najlepiej to jeszcze, jeśli możecie troszkę rozwinąć myśl, to już w ogóle zajebiście. Cóż, no, chyba się pożegnamy. I pewnie się widzimy jutro albo pojutrze. Zobaczymy. Nagrywam regularnie.